Wreszcie mamy słoneczko i mogę przetestować ten oto panel, który posiada również wbudowany akumulator. Na początek musimy go naładować, ponieważ on jest rozładowany, więc nie podłączam jeszcze kamery, a sam panel wystawiam na słońce i on powinien doładować tą baterię. Jak już naładuje, wtedy będziemy łączyć kamerę. Stelaż zrobiony. Teraz tutaj mamy przycisk włączenia. Włączamy i będziemy przewracać panel. Niech ładuje tą baterię. Wszystko. Czekamy, aż się naładuje i będziemy łączyć kamerę. Zobaczcie. Mamy diody, które sygnalizują pojemność baterii. Widzicie, jedna się nie świeci. Mimo tego, że panel stał chyba ze 2 dni na dworze. Było słońce, więc powinno się naładować. Nie wiem, czy ta dioda sygnalizuje pełność naładowania baterii, czy też nie. Zobaczymy. I właśnie dzisiaj będziemy testować ten panel. Tak naprawdę od dzisiaj go zaczniemy testować. Do piątku. Dzisiaj jest niedziela. Zobaczymy do piątku, czy bateria zostanie w takim stopniu naładowania, jaka jest, czy też spadnie poziom baterii. Ten oto panel posiada możliwość podłączenia 2 kamer. I ja to właśnie zrobię. Podłączę 2 kamery, nie tylko jedną. Podłączymy sobie zarówno tą kamerę, jak i tą kamerę. Ta kamera jest na kartę SIM i teraz tą kamerę połączymy z siecią, którą generuje ta kamera. Zobaczymy, czy ta kamera podoła, żeby dać internet dla tej kamery. A przede wszystkim interesuje nas, czy ten panel podoła, żeby można było na nim zasilać 2 kamery. Zobaczymy. Do tej kamery montujemy kartę SIM. Tutaj mamy slot na kartę SD, a tutaj mamy slot na kartę właśnie SIM. I wkładamy. Mamy kartę włożoną, więc teraz pozostaje podłączyć kamerę. Mamy skręconą kamerę. Teraz pozostaje nam ją zamontować, podpiąć pod jeden z przewodów i zobaczymy, czy się uruchomi, czy będziemy mieli dostęp do tej kamery, a później zajmiemy się drugą kamerą, którą spróbujemy połączyć z tą kamerą. Do dzieła. Pamiętajcie, robimy montaż tymczasowy, czyli na trytytkach. Jedna trytytka, druga. O. Piękny montaż, prawda? Podłączamy. Kamera zaczyna się obracać, co oznacza, że na razie działa, tak? No ale jak widzieliście, akumulator jest pełny, więc dziwne, żeby nie działało. Przy okazji zamontujemy też drugą kamerę. Kamerki zamontowane jedna pod drugą. Oczywiście wszystko na trytytki, no bo jakby inaczej. Podłączymy sobie również drugą kamerę. Też się obraca, co oznacza, że te 2 końcówki działają. No dobra, mamy kamery zamontowane, mamy uruchomione, więc teraz musimy na telefonie je dodać. Żeby była jasność, te 2 kamery działają na aplikacji CamHi Pro. Więc otwieram sobie aplikację i tą kamerkę ja już sobie dodałem ją w domu, więc normalnie mam tutaj na samym dole już online, a jeżeli kamera jest online, to oznacza, że już karta SIM działa, już ta kamerka ma internet. Proszę bardzo, płynność, jakość, otwieramy na pełen obraz, powrót. Jeszcze. Mamy 36 razy zoom, ale nam nie chodzi o kamerę. Nam chodzi, żeby sprawdzić ten panel z wbudowaną baterią, czy podoła, jeżeli podłączymy 2 kamery do niego. Co prawda, my będziemy testować to przez 5 dni. Zobaczymy, jaka pogoda, czy będzie cały czas słonecznie, czy też będzie zmiennie. Może dzisiaj jest słonecznie, jutro już nie będzie, pojutrze nie będzie. Zobaczymy wtedy, czy przez 2-3 dni na przykład wytrzyma bez słońca. Wszystko się okaże. Przyjedziemy tutaj w piątek, bądź też w sobotę, zobaczymy jeszcze i sprawdzimy, jaki poziom naładowania baterii pozostanie.
I teraz tak, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy sobie na kamerze, która jest używana do streamingu. Sprawdzimy, jaka była pogoda w poszczególne dni. I jak widzimy, 3 była pogoda słoneczna. Jeżeli chodzi o 4, też było słonecznie, jak widzimy. I właśnie we wtorek, 5 to był wtorek, tutaj mieliśmy pochmurno. 6, jak widzimy, pogoda piękna, słonecznie. 7, też słonecznie. 8 już było różnie. Trochę słońca, zależy jaka godzina. Do godziny chyba 12 w ogóle nie było słońca. Po 12 już dopiero właśnie słońce wyszło. I w sobotę z rana w ogóle nie było słońca. A już po 12 już słońce wyszło. Więc przewaga była słońca, więc akumulator zdążył się naładować. Mamy drugą kamerę i chcemy teraz połączyć z tą kamerą, żeby miała też dostęp do internetu. Mam kamerę IPCAM, to jest właśnie ta kamera. Połączono, otwieramy aplikację CamHi Pro plus kamera sieciowa i zobacz, automatycznie wykryła aplikacja tą kamerkę i mogę ją dodać. I teraz zobaczcie, mam monitoring IP, czyli pamięta ta kamera, że jeszcze u mnie w domu była połączona z tą siecią. Natomiast my chcemy połączyć z tą kamerą. Więc naciskam sobie lupkę, wybieram MiFi. I teraz muszę wpisać hasło do tej kamery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Zaraz zobaczymy. Jeżeli się uda połączyć, to ta kamera wyda dźwięk. Mamy kamerę dodaną. Tam możecie siebie zobaczyć. Wszystko. Zobaczcie. Pierwsza kamera, jest do niej włożona karta SIM. I ta kamerka może patrzeć w jedno miejsce. Drugą kamerę łączymy z tą kamerą, czyli nie potrzebujemy routera, do tego panel solarny i jesteśmy samowystarczalni. Widzimy się, jak już przyjadę po kilku dniach i sprawdzimy sobie poziom naładowania akumulatora. Do zobaczenia. No dobra, po 5 dniach jedziemy sprawdzić, jak się miewa nasz panel solarny z baterią. No przede wszystkim, jak się miewa bateria, bo z panelem solarnym co się może stać? Nic, nie? Ale zobaczymy, jak się miewa bateria, więc widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Mamy panel, mamy kamery. Natomiast jeszcze nie sprawdzałem, jak miewa się nasza bateria. Zaraz zobaczymy wspólnie to. Dzisiaj akurat zobaczcie, pogoda taka jest, że słoneczko raz wychodzi, raz nie. Tak naprawdę słońce dopiero co wyszło. A jeżeli ktoś z Was się zastanawia, skąd w ogóle biorą się chmury, to zobaczcie. Tam jest produkcja chmur. Widzicie? Tam produkują. Dobra, to idziemy, zobaczymy, jak miewa się nasza bateria. Prawda, słoneczko teraz akurat świeci, więc pewnie ładuje się. I sprawdzamy. Więc, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Wszystkie diody się świecą, a jedna miga. Co oznacza? Nie mam pojęcia. W każdym razie wszystkie diody świecą się, co oznacza, że bateria jest naładowana. Ciekawe. Więc ogólnie rzecz biorąc, ten panel daje radę. 120 W, bateria 30 A bodajże, jak dobrze pamiętam. Więc podsumowując, taki panel jak najbardziej pociągnie dwie kamery podłączone do niego z taką baterią. Więc nie jest źle. Jeszcze pokażę Wam, ile taka kamerka pobiera prądu. To sprawdzimy już na miejscu, w domu. To wszystko Wam pokażę. Ja osobiście nie będę wchodził w takie zestawy. Nie będę miał u siebie w sprzedaży. Mimo tego, że jest to super rozwiązanie. Ponieważ może i droższe rozwiązanie niż jeżeli byście kupili sobie osobno panel, osobno baterię i byście mieli jeszcze lepszy zestaw. Natomiast niektórzy mają pieniądze i nie chcą się bawić w jakieś kompletowanie samemu i wolą kupić gotowy zestaw. I takie zestawy właśnie są dla takich osób. Natomiast jeżeli ktoś chce zaoszczędzić pieniędzy i chce zrobić jeszcze lepszy zestaw od tego, no to polecam kupić sobie jakiś panel 180, baterię, na przykład akumulator żelowy 100 Ah i będzie miał lepszy zestaw niż to. Oczywiście pamiętajcie o regulatorze napięcia. To jest podstawa.
Co prawda przez 5 dni przetestowałem taki zestaw, najlepiej by było przetestować przez 2 lata przynajmniej i wtedy byśmy wiedzieli, czy ta bateria w ogóle będzie w stanie wytrzymać przez te 2 lata. Więc teraz wracamy, podłączymy sobie i sprawdzimy, jaki pobór prądu mają te kamery. Widzimy się na miejscu. Dobra, teraz będziemy weryfikować, jaki pobór prądu mają te kamery, zarówno w dzień, jak i w nocy. Oczywiście nie będziemy czekać do nocy, tylko zasymulujemy im noc, żeby przełączyły się w tryb nocny. A jak to zrobić, zaraz Wam pokażę. Więc aby zmierzyć pobór prądu kamery, mam zasilacz laboratoryjny i będę podłączał pod ten zasilacz te oto kamery. I te kamery będę podłączał pojedynczo, więc zobaczymy każdą z nich, ile pobiera. Zobaczcie, tu mam przedłużkę 10 metrów, na końcu mam taki rozdzielacz i mogę podłączyć pod taki rozdzielacz kilka kamer. 4 tak naprawdę dokładnie. Najpierw podłączam tą kamerę i widzimy, jaki jest pobór prądu tej jednej kamery. Natomiast to jest tylko początek. Zobaczymy, jak już się uruchomi, jaki pobór prądu będzie miała. I to jest kamera na kartę SIM. Zawsze przy uruchomieniu jest wyższy pobór prądu niż podczas działania normalnego. No dobra, kamera się uruchomiła. I jak widzicie, bierze 0,30. I jak obracam kamerą w lewo, w prawo, to jest 0,5–0,6 A. Widzicie, silniczki też pobierają prąd, żeby była jasność. Ale w normalnej sytuacji, jeżeli kamera cały czas działa i patrzy w jedno miejsce, obserwuje miejsce, to tak 0,3 A. To spoko, naprawdę, na taką dużą kamerę super. Zasymulujemy jej tryb nocny. Zobaczymy, ile pobiera w trybie nocnym. Aby zasymulować tryb nocny, zakleimy jej czujkę zmierzchu, przez co powinna przełączyć się w tryb nocny. Słyszałem stryknięcie i zobaczcie, kamera bierze prawie 1 amper w nocy. Więc to dosyć sporo, jak na taką kamerkę. W dzień nie ma problemu, 0,3 ampera, ale w nocy prawie 1 amper. Więc jeżeli macie, załóżmy, 10 godzin ciemności, to 10 amper zje taka kamera. Sporo, nie? Odłączamy tą kamerę. Podłączamy tą. Kamera się uruchamia, 0,3. Można zaokrąglić do 0,4 ampera na razie. Jest testowany jeszcze zoom. Teraz kamera się uruchomiła. Już od razu widać 0,3 ampera. I zobaczcie różnicę. Widzicie różnicę? 0,12 A. Dlatego te dwie kamery spokojnie można było podłączyć pod taki panel i to działało, nie? Niski bardzo pobór prądu. Jedynie w nocy. No w nocy ta 1 amper. Zaraz zobaczymy, ile ta będzie pobierać prądu. I jeszcze zrobimy tak, że podłączymy obie naraz, ponieważ ta będzie wysyłać swoją sieć Wi-Fi. Ta będzie się łączyć z tą siecią Wi-Fi, to jest też jakiś pobór prądu dodatkowy, jeżeli jest komunikacja między nimi, więc sprawdzimy, jak obie będą podłączone. Ale najpierw zobaczymy, ile ta w trybie nocnym będzie pobierała prądu. Zalepiamy czujkę zmierzchu i jest 0,34 A. Widzicie różnicę? No jest olbrzymia różnica, prawda? Jeżeli chodzi o ten panel solarny, dawał radę utrzymać tą kamerę i tą kamerę, mimo tego, że ta kamera w nocy pobiera 1 amper. No prawie, że 1 amper. Ale trzeba mieć na uwadze fakt, że w dzień jest słońce i doładowuje nam tą baterię. Jeżeli by się okazało, że nie mielibyśmy tego słońca przez 3-4 dni, to ten pewnie akumulator nie dałby rady, bo jest za mały. Dlatego też polecam skonstruować swój panel. Kupić sobie jakiś panel 180 W, do tego akumulator, o czym wielokrotnie już mówiłem i pokazywałem to na filmie. Dobra, lecimy teraz, podłączamy dwie kamery naraz. Dołączamy drugą kamerę. W tym momencie druga się też uruchamia. Jak widzicie, pobór prądu znikomy. Nawet 0,5 A nie ma w przypadku dwóch kamer w trybie dziennym oczywiście. To uważam jest bardzo dobry wynik, jak na tak dużą kamerę i dodatkowo nie musimy routera podłączać, bo trzeba mieć na uwadze fakt, że ta kamera robi za router nam dodatkowo. Więc uważam, że super sprawa. A teraz sprawdzimy tryb nocny. No i mamy dwie kamery, 1,3 ampera. Dosyć sporo. I teraz właśnie, jeżeli by była zima, to pamiętajcie, że od 15 już jest ciemno. Do godziny 7, 8. Słońca praktycznie nie ma. A jak jest, to bardzo słabe. Dodatkowo panel może być zaśnieżony.
No i co myślicie, że wytrzyma? Nie wytrzyma, nie ma szans. Czy ten panel, czy nawet jeżeli kupicie mocniejszy panel, baterię jakąś dużą, czasami bywa, że tydzień nie ma tego słońca. Oczywiście ktoś się czepnie, że nie ma słońca. Słońce jest, ale za chmurami. No tak, słońce jest za chmurami, ale przyjmijmy, że mówimy, że jeżeli jest za chmurami, to nie ma tego słońca. Więc jeżeli nie ma tego słońca, to bateria się nam nie doładowuje i taki system nie będzie wam działać w zimę. Ewentualnie dwa akumulatory, jeden przez tydzień podmieniacie na drugi, doładowujecie w domu, no to wtedy tą zimę wytrzymacie, bo załóżmy do listopada taki system sprawdzi się jak najbardziej. Listopad, grudzień, styczeń, ewentualnie luty przez 4 miesiące musicie jakoś przeżyć. Musicie jakoś pokombinować. Może trzeba baterię raz na jakiś czas doładować. A przez resztę roku możecie zastosować taki system. To jest jakieś dodatkowe rozwiązanie. Musimy pamiętać, że nie wszyscy mogą doprowadzić prąd. Na przykład na działkach, gdzieś nad stawem. No takie systemy właśnie są dla takich ludzi. Jeżeli ktoś ma możliwość doprowadzenia prądu, to super, nie ma nad czym się zastanawiać. Doprowadzacie prąd i łączycie kamery normalnie pod siecią. A takie systemy panelowe to są dodatkowe. O, załóżmy, ktoś prowadzi budowę, jeszcze nie ma doprowadzonego prądu, a chce już chronić swoje mienie, super sprawa. W zimę się nie budujemy, tylko ewentualnie na wiosnę, latem, więc słońce będzie doładowywać baterie. I takie systemy są dla takich ludzi, bo często piszą osoby, które nie mają zielonego pojęcia, do czego można wykorzystać taki system i piszą, że to nie ma racji bytu. No ma rację bytu dla osób, które nie mogą doprowadzić gdzieś prądu, a chcą tymczasowo wykorzystać taki system. I takie systemy są właśnie dla takich ludzi. I mam nadzieję, że to zrozumiałe i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!